Projekt Ekościeżyna zakłada stworzenie sieci rozwiązań mających usprawnić funkcjonowanie Urzędu Miasta, a co za tym idzie, większą i łatwiejszą komunikację z mieszkańcami. W ramach projektu utworzony ma zostać m.in. elektroniczny dziennik czy dostęp do biblioteki. System ma jednak przede wszystkim usprawnić zarządzanie miastem. Zintegrowany system informacyjny, który wdrażamy w ramach programu Ekościeżyna, to jest program, projekt bardzo szeroki, który zmieni zasadniczo sposób zarządzania miastem. Jest wieloobszarowym projektem, który z jednej strony zmieni zupełnie system pracy urzędu, ale także ułatwi naszym mieszkańcom dostęp do tych wszystkich usług, do systemu załatwiania spraw w formie elektronicznej. Koszt realizacji projektu wyniesie blisko 3,5 miliona złotych, z czego ponad 2 miliony pochodzą z Unii Europejskiej. Realizacja zadania rozpoczęła się już rok temu. Teraz jednak dostrzeżono potrzebę głębszego zapoznania się z założeniami projektu, jego szczegółowego przebiegu i efektów. Stąd pomysł spotkania w Kościerskiej Strzelnicy. Dzisiaj cała Europa, cały świat zmierza w kierunku nowoczesnych technik informacyjnych, więc i informatycznych, więc my, chcąc odpowiedzieć na te wyzwania, już w roku 2006 przystąpiliśmy do konstruowania zrębów tego programu. On dzisiaj jest, ten projekt jest projektem bardzo rozległym, szerokim, ale też, nie ma co kryć, bardzo kosztownym. Bo to jest pierwszy z dużych projektów, w wyniku którego nie powstaje budynek, nie wiem, pływalnia, hala sportowa czy droga. To jest system, którego trudno będzie tak wprost dotknąć, zauważyć. On ma usprawnić sposób zarządzania miastem, tak jak to robi już wiele miast w Europie. Podstawowe kwestie dotyczące realizacji projektu wyjaśniała naczelnik Wydziału Rozwoju Ewa Chmielecka. Projekt jednak jest na tyle obszerny i rozbudowany, że padło wiele pytań dotyczących jego szczegółowej realizacji. Ja zakładałem, że ten program miał zostać skonstruowany troszeczkę w innym stylu, tak bym to określił. W mojej ocenie i w ocenie wielu osób jest programem drogim. Jest programem drogim, ale w związku z tym, jeżeli już miasto wybrało ten projekt, podpisało umowy z wykonawcami, no trudno, musimy się z tym tematem zmierzyć. Stąd też to spotkanie dzisiaj na początku kadencji, aby radni Rady Miasta raz jeszcze mieli możliwość zastanowienia się nad tym programem. Tak jak powiedziałem, umowy z wykonawcami zostały podpisane, więc formalnie, gdyby Rada Miasta chciała coś w tym programie zmienić, to trzeba by te umowy wypowiadać, co byłoby, myślę, dosyć trudnym przedsięwzięciem, więc ja chcę mieć pełne przekonanie, jako ten, który będzie wykonywał uchwały Rady Miasta i umowy podpisane przez moich poprzedników, tak aby już po zakończeniu tego projektu nie budziło to jakichś kontrowersji, jakichś niepotrzebnych emocji. Zakończenie realizacji projektu Ekościeżyna Zintegrowany System Informatyczny przewidywane jest na drugą połowę 2012 roku.